Serdecznie w dzisiejszym wydaniu Espresso. Moim gościem jest senator Jarosław Rusiecki. Witam, panie senatorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie senatorze, kawa trochę polityczna, bo taki mamy okres. Kalendarzowa jesień i bardzo gorąco. Wybory parlamentarne 2015 dla pana. Nie jest to nic nowego. Niedawno kampania uzupełniająca, zakończona sukcesem mandat senatora i od tego pytania zacznę. Dlaczego Senat, a nie Parlament? No rzeczywiście, Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, Niedawno, bo dla mnie to jest ciągle niedawno, niespełna rok temu, odbyły się wybory uzupełniające, gdzie pełniąc mandat posła zdecydowałem wystartować w tych wyborach uzupełniających, zakończonych sukcesem po ciężkiej pracy. Okręg senacki, który obejmuje pięć powiatów, w tym ten najważniejszy dla mnie, bo miejsce zamieszkania Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, Sandomierski, Opatowski, Skarżyski i Starachowicki był nasycony wtedy bardzo częstymi i ważnymi spotkaniami w 33 gminach, które wszystkie odwiedziłem. I między innymi dlatego ta decyzja prawie rok temu nie była przypadkowa. Po namyśle, po decyzji, po, po rozmowie postanowiłem razem ze swoim środowiskiem prawa i sprawiedliwości. I z poparciem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w tych wyborach wystartować, okazały się sukcesem. Więc nie chciałem też zmieniać tego, co zostało wtedy postanowione. Ten sukces. Mój, mojego środowiska politycznego, dalej kontynuować w tych wyborach, już wyborach kalendarzowych. No ale przypomnę, że cały ten rok to bardzo. Ciężka praca mojego środowiska politycznego, bo i wybory samorządowe, i wybory uzupełniające, i w tym wybory roku skończone sukcesem wybory prezydenckie. A przypomnę, gdy pan prezydent, wtedy jeszcze kandydat Andrzej Duda był w Ostrowcu na początku marca, to jeszcze sondaże pokazywały, że może liczyć na 10-15%. I wtedy ciężka praca doprowadziła do wielkiego. Sukcesu, rozmowa z Polakami, częste odwiedziny w kraju. I tak też czynimy dalej. W ciągu ostatnich miesięcy odbyły się bardzo ważne dyskusje na temat programu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Ja przypomnę na przełomie czerwca i lipca kongres programowy w Katowicach, a później w poszczególnych powiatach promocja naszego programu Prawa i Sprawiedliwości. Przy tej okazji chcę też państwa, panią redaktor Telewizję Kablową-Ostrowiec i, i, i mieszkańców zaprosić do też promującej nasz program konferencji programowej, która będzie w najbliższy poniedziałek, 28 września, w moim biurze senatorskim zaprosiłem głównego autora programu społecznego Prawa i Sprawiedliwości pana przewodniczącego Stanisława Szwed posła z, ze Śląska, który jest autorem programu społecznego i o godzinie 17 w moim biurze w sali konferencyjnej Domu Związkowego Solidarności odbędzie się ta konferencja, gdzie Pan Przewodniczący Stanisław Szwed będzie mówił o naszym programie społecznym, który się składa z pakietu, szeregu bardzo ważnych ustaw. Jedną z tych ustaw tutaj przyniosłem, żeby Państwu pokazać. to jest ustaw o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tak zwany program Rodzina plus 500, który promuje nasza kandydatka na premier pani poseł Beata. Średnio się uśmiecham, Panie Senatorze, bo w pierwszym zdaniu wstępu od razu przeszedł pan do meritum do bieżącej kampanii. Ja jednak Celowo zapytałam o kampanię uzupełniającą, ponieważ dla mnie ta kampania była startem do blisko rok trwającej całej kampanii, tak jak pan powiedział, Prawa i Sprawiedliwości. Czy te sukcesy po drodze, pana sukces w wyborach uzupełniających, sukces prezydenta, również Sukces w kampanii samorządowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Macie Państwo starostę powiatu. Nie było łatwo, ale udało się. Przewaga w Radzie Powiatu spowodowała, że współrządzicie w powiecie Ostrowieckim w mieście Ostrowiec Świętokrzyski. I tu chciałam jeszcze zatrzymać się na chwilę przy jednej ważnej rzeczy. Wiele osób oczekiwało w Ostrowcu, że na listach Prawa i Sprawiedliwości. Chociażby z racji dobrze brzmiącego, kojarzonego nazwiska, znajdzie się właśnie starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda. Tymczasem na liście Prawa i Sprawiedliwości Świętokrzyskiej mamy tylko jednego przedstawiciela Zostrowca Świętokrzyskiego. Dlaczego tylko jednego? Pani redaktor, to o czym Pani mówi, to były tak zwane fakty prasowe. Próbowano podjąć decyzję za prawo i sprawiedliwość, kto ma być naszym kandydatem. Pan starosta Zbigniew Duda wygrał z bardzo dobrym wynikiem i gratulowaliśmy mu niejednokrotnie tego wyniku. Jednak jemu zostały powierzone zadania związane z kierowaniem starostwem. Natomiast wybory parlamentarne, które lada moment będą się odbywały. To są nowe, nowe zadania, stąd też naszym kandydatem z Ostrowca Świętokrzyskiego, ja przypomnę, że z powiatu ostrowieckiego mamy jeszcze jedną kandydatkę, panią Annę Kowalczyk, szefową naszych struktur z gminy Waśniów. Pan Andrzej Kryj jest radnym Sejmiku Wojewódzkiego, zdobył bardzo dobry wynik, ponad 8 tysięcy głosów, stąd też jego miejsce na tej liście i my rzeczywiście ten ostatni okres roku Ciężko pracujemy, nie obiecujemy, przygotowujemy program, przygotowujemy ustawy i również przygotowujemy ludzi do piastowania mandatów poselskich. No, Państwo wiecie, sondaże nam sprzyjają, ale nie sondaże, a ciężką pracą ten sukces wykuwamy, jeszcze, spotykając się z mieszkańcami. jedno takie pytanie. Jeden reprezentant Ostrowca Świętokrzyskiego ale dopiero tak naprawdę bliżej środka listy nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce. Ostrowiec, drugie co do wielkości miasta. W województwie świętokrzyskim, czy nie powinniśmy mieć kandydata z Ostrowca troszeczkę wyżej, panie senatorze? Zawsze to walczymy o te mandaty, i tak naprawdę jest złota dziesiątka. Pan startując wielokrotnie wie, że no miejsce też ma znaczenie. Miejsce ma też znaczenie, ale ja przypomnę, na liście Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku był kandydat, który znalazł się w Sejmie z miejsca 24 i wiele było takich przypadków. Z pewnością, miejsce 12, które pan Andrzej Kryj ma i będzie z tej pozycji walczył, jest przekładając to na, na realne możliwości, o których wielu badaczy społecznych mówi są realnym miejscem do uzyskania do mandatu. mandatu sondaże pokazują że państwo tych mandatów w województwie świętokrzyskim możecie mieć Dużo. Możemy mieć dużo, nie mówimy o, o ilości, i ten mandat jest realny a może w Ostrowcu Świętokrzyskim. Panie ile ja nie chcę mandatów? dokonywać jakichkolwiek spekulacji, ponieważ zajmujemy się ciężką pracą, przygotowaniem naszego programu, rozmową z ludźmi. Nie obiecujemy, a czynimy nasze przygotowania, które wynikają z częstych kontaktów i rozmów z Polakami w naszym regionie świętokrzyskim. I to jest jakby. Jakby sprawa najważniejsza. Nie chcemy zajmować się spekulacją, nie chcemy popadać w samozachwyt. Ciężka praca, nie obietnica. Panie senatorze, zatrzymajmy się przy tej ciężkiej pracy, bo wybory uzupełniające zapoczątkowały tą długą kampanię, ale jednocześnie pokazały, że kontakt bezpośredni z wyborcą jest ogromnie ważny. Pan 33 gminy, w się objeździł przedstawiając siebie. Taka autopromocja Popłaca. Duda Bus, szydło Bus, Prawo i Sprawiedliwość jeździ po Polsce, nawiązuje kontakty, poznaje środowiska. Z perspektywy wyborów parlamentarnych 2015, to hasło, damy radę, można odnieść do tego, że damy radę. I bezpośrednio spotkamy się z wyborcami i przedstawimy ten program. Taka właśnie jest ta kampania. Potwierdza Pan, że, tak, że to ta jest ta kampania, jedyna słuszna linia dla prawa i sprawiedliwości? Ta kampania tak wygląda. Te rozliczne spotkania, w, której, w których uczestniczą nasi kandydaci, ja osobiście, nasza kandydat na urząd premiera, pani prezes Beata Szydło, wcześniej pan prezydent Andrzej Duda, przyniosły skutek, ponieważ to jest nie tylko promocja, Promocja, pani redaktor użyła mojej osoby, ale to jest promocja programu Prawa i Sprawiedliwości, który Chcemy realizować po ośmiu latach bardzo złych rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, które doprowadziły do ciężkich kryzysów w kraju, do no, ogromnych afer, począwszy od afery Amber Gold, którą się zamiata pod dywan, skończywszy na aferze o tak zwanych taśmach prawdy, która również jest zamieciona pod dywan. Przypomnę, no, jest mniej więcej w tej chwili rok od tej, wybuchu tej afery, gdzie mam w pamięci głosy pana yy, y, wicepremiera Janusza Piechocińskiego który alarmował że jeżeli ta sprawa nie zostanie wyjaśniona do 20 września to on wycofuje się z tego rządu i Rozpisywane są nowe wybory. Minął rok, afera zamieciona pod dywan. Pan Janusz Piechociński piastuje swój urząd, jakby tylko na tym stołku mu zależało. Afera w tak zwanych taśmach prawdy jest ciągle niewyjaśniona i obywatele dowiedzieli się, gdzie ministrowie polskiego rządu mają obywateli, rząd, państwo polskie. To jest po prostu coś hańbiącego i dlatego Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim swój akcent kładą na przygotowania programowe. Ja jak powiedziałem, tu jest jeden z tych projektów ustaw, ale mamy cały pakiet ponad dziesięciu ustaw, które są zaplanowane do tego, aby je wprowadzić do laski marszałkowskich w pierwszych 100, Dniach nowego Sejmu. Tam jest ustawa o y, ubezpieczenie o, o, rolników, o y, polskiej ziemi, o podatku CIT dla y, małych przedsiębiorców do poziomu 15%, o zmiany niezbędne. Między innymi wczoraj rozmawiałem z ostrowieckimi przedsiębiorcami y, y, ustawa o zamówieniach publicznych, tak y, y, na nowo przepracowana, aby lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość występowania i konkurencji z tymi wielkimi firmami, które ich wykańczają. Tych ustaw jest szereg, ta ustawa o Panie programie rodziny, i, tak i tak dalej. Pan bardzo cenne słowo lokalnie. Wybory parlamentarne, one są ogólnopolskie. Angażujemy się, ale tak naprawdę w tych małych ojczyznach, w województwach, w miastach, w gminach powinniśmy bacznie przyglądać się, na kogo zagłosujemy. Ja cały czas będę podkreślała, frekwencja i świadomość. Czyli ta władza w długopisie potwierdzona znajomością kandydatów. Dla mnie nie jest ważne, kto który ma numer na liście, ważne jest, kim jest dany człowiek, co sobą reprezentuje. Jest pan doświadczonym parlamentarzystą, od roku czasu senatorem. Jak to jest z tymi spadochroniarzami, ponieważ wiele słów krytycznych. Kierowany jest właśnie pod kątem tych osób, którzy nie są z danego regionu, którzy idą z jedynki albo ostatniego miejsca. Tak jest w przypadku również prawa i sprawiedliwości, ale nie są yy, nasi, nie są z regionu świętokrzyskiego. Yy, czy w dalszym ciągu, tu zostawmy Senat, bo tu w okręgach jednomandatowych jest troszeczkę inaczej, ale do Sejmu. Jedynka obca, yy, lokomotywa. Na ile ten mechanizm powinien zostać jednak obalony? Panie redaktor, to jest bardzo ważna sprawa, ale ona wynika z konstytucji, z ordynacji wyborczej, a tak nawiasem mówiąc, to jest dobry temat na całą konferencję w tej sprawie, bo ja jestem pełen obaw, bo to jest bardzo łatwy sposób jakby omijania istoty rzeczy. Ja zwrócę uwagę, nie mogę rozwinąć tego szerzej, od razu zastrzegam. Mandat posła, mandat senatora jest wykonywany w imieniu narodu. Jesteśmy jednością. Nie możemy mówić o naszych obywatelach, że są obcy w jakimś miejscu. Bo oni sprawują ten mandat w imieniu narodu, w imieniu naszej całej jedności. Ale, panie ale jest zgadza że się. Jest serce ale, no, ale, 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 ja, ale proszę dać mi skończyć. To się oczywiście zgadza. Jest serce, jest lokalny patriotyzm, to musi być ze sobą powiązane. Ale nie możemy stawiać tej tezy w ten sposób, że oni nie mają jakiegoś prawa. To jest myślę, że błędne patrzenie, ponieważ. Mamy podział w polskim systemie przedstawicielskim na parlament, na sejmik wojewódzki, radę powiatu, radę gminy. Inne zadania są samorządu, a inne zadania są parlamentu. Głównym zadaniem parlamentu jest stanowienie prawa i kontrola rządu. Przed tym, ja bardzo cieszę się, gdy mogę z lokalnymi społecznościami w jej interesie występować w parlamencie i to jest moje zadanie, i tak to ja rozumiem. Natomiast nie możemy jakby kreować siebie tylko w ten sposób, że jesteśmy tutaj jakby właścicielami tej ziemi. Nie. Naród jest właścicielem mandatu posła, mandatu senatora, żeby jego reprezentował właściwie w, w Sejmie czy w Senacie. I to jest myślę, że bardzo ważna rzecz. Jak powiadam, to jest temat na konferencję, a nie tylko na naszą sympatyczną, krótką rozmowę. Sympatyczna kawa, ja bym... ale podsumowując, Grzegorz Schetyna zrobi dobrą robotę Platformie Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim? Jak Grzegorz Schetyna nie zrobił dobrej roboty w polskim rządzie, Ostatnie wydarzenia związane z sprawami imigrantów jako minister spraw zagranicznych nie bronił uważam dobrze interesu Polski w Brukseli. Nie zrobił też dobrego jako marszałek Sejmu, czy jako minister administracji, który odszedł w, właściwie w atmosferze skandalu po tak zwanej aferze na Dolnym Śląsku i Panem Sobiesiakiem, itd. itd. Platforma jest, co myślę, że obywatele już to dostrzegają tylko czystą propagandą, a sprawy obywateli zapomniała, tak jak zapomniała w referendum, gdy było referendum w sprawie ziemi, w sprawie lasów państwowych, w sprawie emerytur, w sprawie sześciu lat. Tak ma prawo startowania, z oczywiście, że w ma prawo startowania. Nie odpowiedział mi pan tak precyzyjnie. Ja pytałam tylko i wyłącznie pana aspekt z doświadczenia parlamentarnego. Czy te jedynki się sprawdzają, te jedynki zewnętrzne? Bo to nie jest pierwsza kampania, w której Oczywiście, się że pojawiają tak, to są, to tak jest zwani spadochroniarze nie chcąc nikogo uradzić. To jest bardzo różnie. Ja, ja znam takie przypadki, że osoby z czołówki listy z pierwszego, drugiego miejsca nie wchodziły do parlamentu, do polskiego. Do Parlamentu do Parlamentu Europejskiego to jest w rękach wyborców i myślę, że wyborcy są świadomi swoich decyzji i od nich to zależy. Z pewnością ta lokalność ja też odwołuję się do tego, że jestem jestem stąd, nie tylko inni, prawda? Dlatego Które właśnie kreują... panu zadałam to pytanie, ponieważ pan cały czas podkreśla, że przedstawiciel. W parlamencie z danego regionu, z danego województwa, to jest szansa też pokazania tak. pewnych problemów lobby. W pana biurze poselskim czynnie działają porady prawne, przez cały czas przyjmuje pan interesantów, ludzi z problemami, więc myślę, że powstała już ładna kronika potrzeb i droga do lobby. Zatrzymajmy się teraz w tych prognozach, panie senatorze. Znaczy, ja jeszcze, jeśli mogę, mhm. bo pani redaktor powiedziała o bardzo ważnej sprawie. To, to, to jest jakby specjalna więź, nie tylko znajomości problemów, ale i właśnie tego rodzaju spotkania. W, w moim biurze poselskim, właśnie w pięciu biurach poselskich, które prowadzę od 2005 roku, są udzielane porady prawne. Już myślę, że tych porad prawnych zostało udzielone no, kilkanaście tysięcy obywatelom, którzy ich po prostu nie stać na takie. Ale z tego wynikają też sprawy, które są jakby zapis niezbędnym elementem, do o dyskusji nad zapisami w ustawach i one są właściwie też przełożeniem. Wspomniałem o tym spotkaniu wczorajszym z przedsiębiorcami, o jakby ich włączeniu w lokalne. No właśnie, ja cały sprawy. czas podkreślam Czy... to, że nasi lokalni będą czuli te lokalne tak, problemy. Tak. Ja jednak jestem bardzo sceptyczna, że posłowie, którzy znajdą się właśnie na zasadach takich, Znowu użyję tego określenia, spadochroniarze, oni nie będą mieli tej lokalności. A lokalne problemy sprzedane globalnie mają szansę ujrzenia światła dziennego. Samorządy. Znaczy, przede wszystkim przełożenia na literę prawa, bo to jest bardzo ważna sprawa, bo na przykład mówimy o ustawie o zamówieniach publicznych, gdzie od ośmiu lat przedsiębiorcy lokalni dobijają się do zmiany tego, a ciągle jest opór ze strony Platformy i PSL-u, przez 8 lat nie rozwiązali tego problemu, a w tej chwili no, mamy do czynienia ze swoistą, że tak powiem, wędrującą kampanią wyborczą polskiego rządu pod kierunkiem Ewy Kopacz, gdzie różne rzeczy się obiecuje, a później realia zupełnie wyglądają inaczej. Na pewno te, ta lokalność jest siłą. Ja to dostrzegam też jako moją siłę, gdy, gdy spotykam się, czy to w Ostrowcu, czy, czy w Opatowie, czy, czy w Staszowie, czy w Iwaniskach, czy, czy w Skarżysku, czy w Sandomierzu z gdzie są bardzo konkretne no problemy, na przykład problemy komunikacyjne, prawda, I... które są charakterystyczne dla tego miejsca, tego powiatu, tej części województwa świętokrzyskiego. Te wybory pokazują, że Ostrowiec Świętokrzyski nie ma mocnej pozycji w wyścigu o mandaty poselskie. Na liście Prawa i Sprawiedliwości jeden kandydat, yy... ale mocny. Mocny, zakładając i, że, że to może być właśnie ten mandat. Jak pan ocenia pozostałe listy nie w charakterze konkurencji politycznej, partyjnej, ale w charakterze szans dla miasta Ostrowca, Ostrowiec będzie miał przedstawicieli w parlamencie? Panie redaktor, ja może inaczej odpowiem. Ostrowiec ma swoich przedstawicieli w parlamencie, ma swoich przedstawicieli w rządzie od ośmiu lat. I co z tego wynika? Ma swoich przedstawicieli w postaci działaczy Platformy Obywatelskiej, w postaci PSL-u, a przypomnę, Województwo Świętokrzyskie jako całość i również nasze miasto to jest region, który jest dotknięty najwyższym poziomem bezrobocia, najwyższym poziomem ubóstwa. Na 100 rodzin w województwie Świętokrzyskim 13 żyje poniżej granicy ubóstwa. Poważny odpływ y, 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 młodych ludzi z naszego województwa, również y, z naszego miasta. To, to wynika są, z polityki rządu, ale również z polityki sajników. To są bardzo mało optymistyczne, i... ale one są prawdziwe i to trzeba zmienić. Zmianę, dobrą zmianę proponuje prawo i sprawiedliwość. Pan kandydując na urząd senatora, jaką. Dla siebie widzi rolę tu, dla mieszkańców Ostrowca, dla mieszkańców Staszowa, wymienionych przez pana miast województwa świętokrzyskiego. Senat postrzegany jest jako izba, przepraszam, mało znacząca. Czy senator Rusiecki będzie lobbował i za czym w pierwszej kolejności? Panie redaktor, nie zgadzam się z tą opinią, że jest mało znaczącą. Niektórzy mówią i piszą nawet w swoich materiałach, że to jest izba refleksji. Ja przypomnę, nie że ostatnich... Nie chciałam ostatni tego użyć, ale dokładnie ten cytat w miałam na myśli. W ostatnich ośmiu latach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u Gdyby nie Senat naprawił przygotowane na kolanie ustawy przez rząd wcześniej Donalda Tuska i Ewy Kopacz, to wiele ustaw nie weszłoby w ogóle w życie inaczej sobie Państwo wielką manifestację rodziców dzieci, a właściwie osób, bo to nie dotyczyło tylko dzieci, niesamodzielnych. Gdzie Sejm, mówiąc wprost, niedopracowaną ustawę próbował wprowadzić w życie, i przed okresem świątecznym ogromna manifestacja tych ludzi. I wtedy, gdyby nie Senat naprawił, naprawił tych błędów to sytuacja byłaby katastrofalna dla, dla tych rodzin. One ciągle nie są usatysfakcjonowane, bo sytuacja tych ludzi, jest tych rodziców, tych, tych rodzin jest bardzo trudna, ale no to jest przykład, że nie można takich określeń rzucać sobie prosto na wiatr. Ja przypomnę, głównym zadaniem polskiego parlamentu, więc Sejmu i Senatu, jest konstruowanie prawa i kontrola rządu. Z kontroli rządu uchylił się w ogóle Parlament, mając taką większość, gdzie nie zwraca się uwagi, chociaż to się zmienia w ostatnim czasie. Widzimy, widzę to w Senacie, gdzie senatorowie opuszczają ten tonący okręt platformy obywatelskiej. I tutaj potrzeba radykalnych zmian w postaci zmiany większości, zmiany rządu, ale to ten rząd odpowiada, że tak uchwalane są źle ustawy, przede wszystkim Sejm. Natomiast rolą Senatu zawsze było naprawianie tego, co w Sejmie jest źle zrobione. I tego nie uchylimy, dopóki nie zmieni się konstytucja. W wielu aspektach potrzeba tak jak powiedziałem o, o tej dyskusji, dotyczącej mandatu posła i senatora również tutaj potrzeba rzeczowej dyskusji i to nie w czasie kampanii wyborczej, bo jak prowadzi się dyskusje na temat tak zasadnicze, jak to mieliśmy w tym nieszczęsnym referendum z początku września, to mamy później efekty, że zostaje to ten cały wysiłek zmarnowany, a wykorzystywany jest w. Widzę, że kierunek jest przez Pana świadomie obrany, mandat senatora. Walka teraz już taka na ostatniej prostej, bo kampania będzie wchodziła za chwilę w decydujące rozstrzygnięcia. są kampania. optymistyczne. Prawo i Sprawiedliwość zyskuje, według sondaży, zaufanie społeczne. Zatem, no cóż, będziemy się bacznie przyglądali. Zostawiamy kampanię. Myślę, że spotkamy się już I... po... 25 października, aby wtedy podsumować. Póki co, ja cały czas będę apelowała do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, Staszowa z pozycji lokalnej telewizji, aby 25 nie zniechęcili się, aby to, co wydarzyło się na ostatnim referendum, nie powtórzyło się. Mamy możliwość wziąć czynny udział, skorzystać z prawa demokracji. Poznajmy kandydatów. Zobaczmy kto, nie sugerujmy się z którego miejsca, i taki chyba nasz apel. Poznajmy ludzi i zagłosujmy na tych, którzy na to zasługują. I zagłosujmy, myślę, że w jakimś sensie to jest bardzo tak. ważny również program. Ja reprezentuję środowisko Prawa i Sprawiedliwości, które ma realny program, spotyka się z mieszkańcami. Z tych spotkań wynikają korekty w naszym programie. To jest bardzo ważne jakby zadanie parlamentarzysty, żeby z takiego kontaktu przekładać to na. Formułę prawną. Nie obiecujemy, a ciężko pracujemy w. Macie regionie. program i mówicie, że dacie radę. Damy radę, i już nie wystarczy to, co w ostatnich czasach, chociaż martwi mnie, atak na pana prezydenta Andrzeja Dudy, straszenie pisem, już się nie sprawdza. Obywatele myślę, że już na ten chwyt się nie złapią. Mamy program damy radę i wierzymy w dobrą zmianę dla Polski. A co przyniosą demokratyczne wybory? My zobaczymy. Dziękuję I za I zależy to oczywiście kawę. od obywateli. Dziękuję, Dziękuję Państwu bardzo. za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.